Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku kolejny gol Żurkowskiego w Serie A, remis w meczu Juventusu z Napoli. Dembele ma zostać następcą Mbappe w PSG. Christian Bielik wrócił do treningów z drużyną. Na Camp Nou szykuje się duży ruch transferowy. Paulo Sousa zaczyna bajerować kibiców Flamengo. Sergio Aguero może wrócić do Manchesteru City. Michał Probierz wraca na ławkę trenerską. Ed Woodward odchodzi z Manchesteru United. Wczoraj kanał subskrybowało prawie 200 nowych widzów. Witam wszystkich serdecznie. Jeżeli jesteś nowy i nie subskrybujesz kanału, dołączaj do nas, klikaj czerwony przycisk i mam do ciebie jedną prośbę. Daj znać w komentarzu, o której godzinie mniej więcej oglądasz odcinki. Jeśli masz dzień wolny od pracy czy od szkoły, po prostu napisz to w komentarzu. Obserwuj koniecznie mojego Instagrama, bo niedługo będę nagradzał najaktywniejszych, ale to w swoim czasie. No i lećmy z newsami. Miłego oglądania. Za nami kolejne zmagania we włoskiej Serie A, gdzie nie brakowało polskich akcentów. Niestety wszystkie mecze nie mogły zostać rozegrane przez sami wiecie co. Sampdoria z Bartoszem Bereszyńskim w podstawowym składzie przegrała z Cagliari 1-2. W Rzymie natomiast doszło do prawdziwej strzelaniny, w której Lazio zremisowało z Empoli 3-3. W barwach gości z dobrej strony pokazał się Szymon Żurkowski, który zdobył jedną z bramek. Było to już jego trzecie trafienie w tym sezonie Serie A. Kolejne minuty w barwach Specji złapali Arkadiusz Reca oraz Jakub Kiwior. Tym razem ich drużyna uległa Ellasowi 1-2. W Mediolanie AC Milan podejmował drużynę José Mourinho AS Rome. Rossoneri wygrali 3-1 po golach Giroud, Messiasa i Leao. Nikola Zalewski cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. W absolutnym hicie Juventus podejmował Napoli. Miejsca w podstawowych składach znalazły się zarówno dla Wojciecha Szczęsnego, jak i Piotra Zielińskiego. Tego drugiego mogło zabraknąć przez nałożoną kwarantannę, jednak Napoli ją zignorowało i Ziela do składu desygnowało. Mecz zakończył się remisem 1-1. Bramki strzelali Mertens w pierwszej połowie i Chiesa w drugiej. Paris Saint-Germain musi przygotować się na odejście Kyliana Mbappe wraz z końcem sezonu. Na 99% pewne jest to, że Francuz nie zostanie na Parc des Princes i nie przedłuży wygasającego 30 czerwca kontraktu. Tylko jakiś nieoczekiwany zwrot akcji mógłby to zmienić. W związku z tym włodarze klubu chcą się przygotować na jego odejście. Według hiszpańskiego dziennikarza Josepa Pedrerola PSG ma już następcę Mbappe. Dembele jest numerem 1 na liście kandydatów PSG do zastąpienia Kyliana Mbappe. Bardzo mało prawdopodobne jest to, że Ousmane zostanie na Camp Nou. Oczekiwania finansowe Francuza są nie do spełnienia przez FC Barcelonę. Jemu, tak jak Kylianowi, kończy się kontrakt 30 czerwca. PSG może to wykorzystać i pozyskać go za darmo, ponosząc tylko i wyłącznie koszty związane z podpisaniem umowy. Jednak czy Dembele będzie godnym następcą dla Mbappe? To już pozostawiam waszej ocenie. Bardzo dobre informacje docierają do nas z Anglii, gdzie do treningów z drużyną wrócił Christian Bielik. Polak 30 stycznia ubiegłego roku w meczu przeciwko Bristol City zerwał więzadło w prawym kolanie. Po upływie niecałych 12 miesięcy Polak pojawił się po raz pierwszy na zajęciach z drużyną, czym pochwaliło się Derby County na swoich mediach społecznościowych. Szkoleniowiec Baranów Wayne Rooney wiąże z Polakiem bardzo duże nadzieje. Według niego pomocnik w drugiej połowie stycznia powinien przynajmniej usiąść na ławce rezerwowych. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać bardzo mocno kciuki za powrót Christiana na boisko. Już niedługo w FC Barcelonie może dojść do sporej rotacji piłkarzy w związku z transferami. Dużo wskazuje na to, że z Camp Nou odejdzie Filipe Coutinho. Jak donosi Mundo Deportivo, Brazylijczyk ma odejść do Aston Villa na zasadzie wypożyczenia. Potwierdził to też na swoim Twitterze dziennikarz Sky Sports Italia Matteo Moretto. Według nieoficjalnych informacji do ustalenia zostały ostatnie szczegóły. Najważniejszą kwestią jest pensja i to, jak jej dużą część pokryje angielski klub. FC Barcelona chce pozyskać tyle, aby bez problemu rejestrować nowych piłkarzy. Do Anglii mogą trafić również inni piłkarze FC Barcelony. Według katalońskiego sportu Sergino Destem zainteresowana jest londyńska Chelsea. Amerykanin nie ma wysokich notowań u Xaviego Hernandeza, dlatego jego odejście jest praktycznie przesądzone. Duma Katalonii za swojego obrońcę oczekuje około 20 milionów euro, co trzeba przyznać nie jest dużym wydatkiem dla angielskiego klubu. Jeżeli na Stamford Bridge są przekonani co do Desta, niedługo zobaczymy go w barwach The Blues. Według angielskich mediów do drużyny Newcastle United ma trafić Samuel Umtiti. Sroki początkowo chciały kupić piłkarza Lille Svena Botmana, jednak mistrz Francji oczekuje sporych pieniędzy za swojego zawodnika. W związku z tym Newcastle bacznie monitoruje sytuację Umtitiego. FC Barcelona z pewnością byłaby zadowolona, gdyby na Camp Nou wpłynęła oficjalna oferta za francuskiego obrońcę. Paulo Sousa już od samego początku chce wkupić się w łaski kibiców Flamengo. Przypomnijmy, pod koniec ubiegłego roku Portugalczyk odszedł z reprezentacji Polski i objął brazylijski klub.
29 grudnia tego samego dnia Souza rozwiązał kontrakt z PZPN-em i podpisał z Flamengo. Paulo, podobnie jak Polaków, już od początku zaczyna bajerować kibiców swojego nowego klubu. Jak donosi dziennikarz Tomasz Ćwiąkała, Souza zdecydował się na dość ciekawe inicjatywy. Paulo Souza skontaktował się z kibicami Flamengo i poprosił o książki opowiadające o historii swojego nowego klubu. Odbiło się to dużym echem i bardzo spodobało się fanom Flamengo. Bajera działa. Z ciekawostek Souza poprosił też Flamengo o zainstalowanie wielkiego ekranu w centrum treningowym, by korygować taktykę w trakcie zajęć. To akurat jest bardzo dobry ruch i profesjonalizacja piłki brazylijskiej. Czas pokaże, czy Paulo swoimi zabiegami wkupi się w łaski kibiców oraz piłkarzy Flamengo. Jego debiut zaplanowany jest na 26 stycznia, kiedy to jego nowa drużyna zagra z ekipą Portugeza Rio de Janeiro. Sergio Aguero lada dzień może wrócić do swojego byłego klubu, jednak już w innej roli. Przypomnijmy, Argentyńczyk przez problemy zdrowotne musiał zakończyć piłkarską karierę, będąc piłkarzem FC Barcelony. Jak donosi portal The Sun, Kun niedługo ma otrzymać ofertę pracy od Manchesteru City. 33-latek ma otrzymać ofertę zostania klubowym ambasadorem. Temat ten był już poruszany kilka tygodni temu, teraz kolejne źródło o tym donosi. W związku z tym może być coś na rzeczy. Aguero jako klubowa legenda zasługuje na tą posadę. Argentyńczyk zagrał w 390 spotkaniach, strzelając 260 goli, co czyni go najlepszym strzelcem w historii klubu. Do pracy po kilku miesiącach przerwy wraca Michał Probierz. Trener od listopada, kiedy to rozstał się z Krakowią, był bezrobotny aż do teraz. 49-latek podpisał kontrakt z Brookbet Termaliką Nieciecza, co zostało zakomunikowane na oficjalnej stronie klubu. Przed trenerem nie lada wyzwanie. Jego nowy klub zajmuje ostatnie miejsce w Ekstraklasie i do bezpiecznej 15 lokaty traci 6 punktów. Trzeba jednak pamiętać, że Nieciecza ma do rozegrania zaległy mecz z bezpośrednim rywalem do utrzymania, czyli Legią Warszawa. W Manchesterze United doszło do ważnej zmiany na poziomie dyrektorskim. Oficjalnie z ekipą Czerwonych Diabłów pożegnał się Ed Woodward, który nieprzerwanie od 2013 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu oraz dyrektora generalnego. Z klubem pożegna się on 1 lutego, a jego miejsce zajmie Richard Arnold, który jest podekscytowany nowym wyzwaniem. Jestem zaszczycony, że będę mógł pracować w tym wspaniałym klubie z cudownymi fanami. Jestem zdeterminowany, aby w każdy możliwy sposób odpłacić się za ten zaszczyt. Rzućmy jeszcze okiem na transfery. 6 stycznia doszło do kolejnego ciekawego transferu między polskimi klubami. Legia Warszawa na zasadzie wolnego transferu pozyskała z Piasta Gliwice swojego wychowanka Patryka Sokołowskiego. Jest to pierwszy zimowy transfer mistrza Polski. Spore pieniądze zarobiła Wisła Kraków. Według informacji portalu sport.pl Biała Gwiazda sprzedała Joje Boacha do amerykańskiego Columbus Crew za 2 miliony dolarów. Kartka z kalendarza. 7 stycznia 1991 roku w La Louvière urodził się Eden Hazard, reprezentant Belgii oraz piłkarz Realu Madryt. Tego samego dnia 1993 roku w Szkofiej Loce na świat przyszedł Jan Oblak, bramkarz reprezentacji Słowenii oraz Atletico Madryt. Dzięki za uwagę, jeżeli wspierasz moją pracę, subskrybuj kanał, widzimy się wkrótce o 6. Do zobaczenia!